Akademii Medycyny Naturalnej w Świebodzicach. Długo śledziłam to miejsce, wszystkie filmiki oglądałam odnośnie zdrowia. Od 2013 roku śledziłam, bo byłam zainteresowana medycyną naturalną, gdyż mam problemy ze zdrowiem, a leków nie mogłam brać, bo mam chorą wątrobę, jelito grube, jelita. Więc oglądałam wiele produktów, zamawiałam, bo są filmiki na YouTubie odnośnie leczenia tutaj, które prowadzi pan Aleksander Charecki. Robiłam według filmików wiele zabiegów, używałam borowiny, używałam leków przeciwpasożytniczych, leków ziołowych, ale żeby to wszystko było profesjonalnie, po latach, zdecydowałam się przyjechać tutaj. Leczenie nie jest tanie, ale oprócz pieniędzy to zdrowie jest najważniejsze. Jestem tutaj drugi tydzień, jestem bardzo zadowolona. Oprócz leczenia ziołami, borowiną, są wspaniałe zabiegi masażowe, rozciąganie. Masaże są kilka rodzajów, i tajski, i normalne. Oczyszczałam wątrobę w domu olejem, który też zamówiłam, który chciałam porównać, czy to w akademii, czy w sklepach z ziołami. Jest, jaka jest różnica, robiłam oczyszczanie kilka razy, trzy razy, robiłam oczyszczanie jelit też i jest poprawa, ale żeby to robić profesjonalnie, żeby czuć się komfortowo, przyjechałam właśnie tutaj. I jestem bardzo zadowolona na przyszłość, że będę wiedziała, bo oprócz tego, że tutaj pomagają nam oczyścić tą wątrobę jelita, to jeszcze człowiek się nauczy i wie, jak w przyszłości komuś pomóc. Także to jest zrobione, jestem bardzo zadowolona, bo przy pomocy nauczyłam się tutaj i jest zrobione tak, jak powinno być. A teraz jak wszyscy idę do tej zimnej wody, którą już się polewałam w domu, ale tutaj to jest tak, jak powinno być i korzystam z tego po kilka razy dziennie, co nas trzyma po tych ciężkich zabiegach naprawdę w formie. Dziękuję. Wchodzimy do wody, bardzo zimnej, z uśmiechem, ja już jestem zahartowana i trzy razy cię zanurzamy łącznie w głowę. Na nogi. Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę. Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób. Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają, przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.